Osoby niepełnoletnie bez większych problemów mogą kupić alkohol w Rybniku. Tak wynika z badań, które przeprowadziło Ogólnopolskie Stowarzyszenie ROBSAN – Rodzice przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim na zlecenie miasta. Okazało się, że na 11 prób kupna alkoholu w pubach czy klubach każda zakończyła się powodzeniem. W przypadku sklepów 2 na 3 próby były skuteczne. Wynik jest jednak lepszy niż w zeszłym roku. Wysłaliśmy listy do klubów i pubów, które były przebadane, i do supermarketów i hipermarketów o wynikach badań i o zachowaniach sprzedawców, i reakcja jest bardzo pozytywna, w tym sensie, że wszyscy właściciele, menadżerowie, szefowie przyjęli to do wiadomości i chcą poprawić te wyniki w przyszłości, będą rozmawiali ze swoimi sprzedawcami. Najczęściej dowodu osobistego wymagali od kupujących pracownicy supermarketów. Niemal w co drugiej próbie sprzedawca żądał dokumentu od nieletniego. Co ciekawe, podczas kontrolowanego kupna w kolejce ustawiał się też dorosły audytor, który, gdy widział, że sprzedawca chce sprzedać alkohol, interweniował. Wówczas sprzedawcy żądali dowodu. Takie badania ROBSAN prowadziło już na terenie innych miast w regionie. Wkrótce będą kolejne. Wyniki są, powiedziałbym, zróżnicowane w zależności od tego, jak samorządy podchodzą do tej kwestii. Są takie miasta, gdzie rzeczywiście konsekwentnie od kilku lat realizujemy kampanię na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. I tam, mogę powiedzieć, te wyniki są coraz lepsze, ale są też takie miejsca, gdzie rzeczywiście no niewiele w tej sprawie robiono, oprócz działań takich jak szkolenia sprzedawców. A tę wiedzę warto przyswoić, bo oprócz demoralizacji młodzieży można narazić się na spore problemy. Dotyczą one zarówno właściciela lokalu, jak i samego sprzedawcy. Jeżeli dotyczy to przedsiębiorcy, to może on stracić zezwolenie na takie napoje i następnie przez okres 3 lat nie odzyska tego zezwolenia. Natomiast wracając tutaj do sprzedającego, grozi mu kara grzywny w postaci tutaj pieniędzy, jeżeli chodzi od 100 zł nawet do 720 tysięcy. Podczas tegorocznego badania w Rybniku nieletni mógł kupić alkohol w 2 na 3 lokale. Rok temu były to 3 na 4 lokale.